Chciałbym przypomnieć, iż kolekty wtorkowe są przeznaczone na uzupełnienie sprzętu dla naszej telewizji, która, można rzec, nadaje na cały świat. Ilość słuchających i oglądających nas idzie w dziesiątki tysięcy. A więc jest to także dla nas zaszczytem, że możemy usługiwać naszym rodakom rozsianym na wszystkich kontynentach świata, począwszy od Polski, poprzez Azję, Afrykę, Amerykę Południową, Australię, Amerykę Północną, Europę. No w każdym razie są to tysiące osób, które nas słuchają. Przy okazji błogosławimy Was, kochani, życzymy Wam Bożego błogosławieństwa w Waszym życiu. No a nasza telewizja, jako że startuje od zera, nie mając w zasadzie nic, jedynie tam trochę pożyczonego sprzętu, po prostu zbieramy dla niej. A teraz już wracamy do naszego tematu. Nie chcemy go przerywać, bo wiem, że niektórzy z Was przyszliście, żeby słuchać dalszej części wykładu na temat Ducha Świętego. Dzisiaj, kochani, chcemy się zastanowić nad bardzo, no powiedzmy sobie, ważnym tematem, ale rzadko poruszanym. Rzadko poruszanym. Ja przyznam szczerze, że już tyle lat się obracam w kręgach charyzmatyczno-zielonoświątkowych, ale jeszcze nigdy na ten temat nikt mi nie usłużył, ani nie słyszałem, żeby ktokolwiek usługiwał. Mianowicie będziemy się dzisiaj zastanawiać, czy każdy chrzest z Duchem Świętym jest prawdziwy. Czy każdy chrzest z Duchem Świętym jest prawdziwy? Czy można powiedzieć, po takim oto świadectwie, modliłem się, zacząłem mówić innymi językami i przeżyłem, i uważam, że jest to chrzest z Duchem Świętym. Może tak, ale posłuchacie dzisiaj, powiem dzisiaj, że niekoniecznie. Więc na ten temat będę chciał odpowiedzieć. Ale zanim na ten temat powiem, chciałbym raz jeszcze zaakcentować, że chrzest z Duchem Świętym jest to niezwykle, niezwykle ważne i błogosławione przeżycie. Dowodem na to jest choćby fakt, że uczniów, którzy przez 3 lata przebywali z Panem Jezusem, Jezus odesłał do Jerozolimy, aby tam oczekiwali na zesłanie Ducha Świętego. Dowodem dalej jest fakt, że gdy dwaj najwięksi misjonarze, ewangeliści, duszpasterzy Piotr i Jan przyszli do Samarii, to w pierwszym rzędzie, zanim o cokolwiek się modlili, zanim się nawet modlili o uzdrowienie, modlili się o to, aby ci ludzie przeżyli chrzest z Duchem Świętym. Dowodem na to jest fakt, że gdy Ananiasz przyszedł do ślepego Pawła, wcześniej Saula, to pierwsza rzecz, jaką powiedział: Saulu, bracie, zostałem tu posłany, aby włożyć na ciebie ręce i abyś przeżył chrzest z Duchem Świętym, abyś został napełniony Duchem Świętym. Od tego zaczynał ten Boży sługa, pokorny, jedynie raz się pojawiający na stronicach Dziejów Apostolskich. Jedynie raz go Bóg użył i to właśnie w takim celu, aby Paweł przeżył chrzest z Duchem Świętym. A później dalej czytamy, jak Piotr przyszedł do domu Korneliusza. Głosi kazanie, nic nie mówi o Duchu Świętym. Ale Bóg, widząc, Chrystus widząc, że Piotr nic nie mówi na temat Ducha Świętego, bez jego wstępu został Duch Święty zesłany na cały dom Korneliusza. No i w końcu ta ostatnia myśl zawarta w 19 rozdziale, gdy Paweł przychodzi do Efezu. Gdy spotyka tę garstkę 12 uczniów, pierwsze pytanie brzmi: czy wy przyjęliście Ducha Świętego, gdyście uwierzyli? W moim przekonaniu w pierwszej zwiastuni Słowa Bożego większy niż my kładli nacisk na przeżycie chrztu w Duchu Świętym. Dziś ten temat jest rzadko poruszany z zakazalnic. Tak się niekiedy nam wydaje, że to wszyscy już poprzeżywali, że nie ma sensu tego tematu poruszać. No ale tak nie jest. Poprzez mówienie jak gdyby wzbudzamy apetyt, pragnienie, a bez pragnienia
przeżyć nie można. Pan Jezus powiedział, kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. A to mówił o Duchu Świętym, którego mieli wziąć wierzący, bo Duch Święty jeszcze nie był wylany, ponieważ Jezus nie był jeszcze uwielbiony. A więc jest to niezwykle błogosławione przeżycie. Mówiłem także chyba w ciągu jednego wtorku, jak błogosławioną jest rzeczą modlić się językami. Z jakiego powodu? Dlaczego Pan dał nam tę zdolność modlitwy językami? Nie tylko możemy się modlić wyrozumieniem, ale także modlić językami. A więc, kochani, jest wiele błogosławieństwa zawartego w chrzcie w Duchu Świętym. Ale każdy medal ma dwie strony. Każdy kij ma, mówimy, dwa końce. Mówiąc o ważności chrztu w Duchu Świętym, nie wolno jednak zapomnieć, iż Pismo Święte nakazuje badać duchy i nie każdemu duchowi wierzyć. Jest to zapisane, może poproszę, aby było wyświetlone w pierwszym liście Jana 4:1. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. A więc mamy nie tylko ubiegać się o chrzest w Duchu Świętym, ale także musimy być ostrożni z innego powodu, ponieważ jest wiele fałszywych duchów. Diabeł ich wysyła, by czynili zamieszanie. Dalej idąc, spójrzcie do objawienia świętego Jana, 2:2. Głowa Kościoła, Jezus Chrystus, chwali zbór w Efezie za to, że wytropił fałszywych apostołów. Znam uczynki Twoje, trud i wytrwałość Twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy się podają za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. A zatem powiedzmy sobie otwarcie. Diabeł jest w stanie podrobić każdy dar. Diabeł jest w stanie podrobić każde powołanie. Dlatego apostoł Paweł powiada, pisząc list do Tymoteusza, na nikogo z prędka rąk nie wkładaj. I tu nie mówi o takim wkładaniu, powiedzmy sobie, gdy kogoś błogosławimy. Tu chodzi o ordynowanie. Chodzi Pawłowi o wprowadzanie w urząd. A więc w urząd na przykład pastora, na urząd proroka, czy też na inny urząd. Paweł mówi, bądź ostrożny. Ja może dopowiem, trzeba najpierw się przekonać, czy to powołanie, na które mamy powołać, ordynować kogoś, czy to powołanie naprawdę pochodzi od Pana? Czy to Pan powołuje? Bo może być tak, że człowiek sam siebie powołuje. On chce być, ale może być też i tak, że to wróg go podstawia. No spójrzcie, choćby tutaj w Efezie pojawili się apostołowie. Ale na szczęście zbór w Efezie miał takie rozeznanie ducha, że się szybko zorientowali, że to są fałszywi apostołowie. Dzisiaj prawdopodobnie byśmy może tych ludzi potraktowali z czcią, potraktowalibyśmy ich z namaszczeniem, a okazałobyśmy, żeśmy puścili wilka do owczarni. A zatem diabeł jest w stanie podrobić każdy dar. Jest w stanie powołać fałszywych apostołów. Jest w stanie powołać fałszywych nauczycieli. A nawet, jak apostoł Paweł zaznacza, jest w stanie przemienić się w anioła światłości. Moi drodzy, gdyby tak tutaj w niedzielny poranek stanął anioł, nie wiem jak on wygląda, ze skrzydłami czy bez, ale gdybyśmy mieli o to przeświadczenie, blask od niego bije anioł. Prawdopodobnie wszyscy padlibyśmy na twarz, no bo anioł. A ileż byłoby opowiadania o tym, że się w zborze Betel w Ustroniu
objawił, ukazał anioł. No, czy komukolwiek przyszłoby nam do głowy, żeby sprawdzić, czy to jest autentyczny, czy podrobiony anioł? No, z całą pewnością nie. Z całą pewnością nie. Ja pierwszy miałbym, pewnie bym tego nie zrobił. Ale okazuje się, że nawet mogą być fałszywi aniołowie, podstawieni przez nieprzyjaciela po to, żeby zwieść. Niech przeczytajmy o stosowne miejsca Pisma Świętego o tym mówiące. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział i tu mamy to ostrzeżenie Pawłowe. 11 rozdział, wiersz 13 i wiersz 13 i wiersz 14. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami. A więc oprócz prawdziwych są fałszywi apostołowie, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. A dalej, i nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. No więc to słowo nas przekonuje, że ostrożność nie zaszkodzi. Że ostrożność nie zaszkodzi. Nie za każdym duchem powinniśmy biec. Nie każdego proroka od zaraz wysłuchać i przyznać mu rację. Gdyby te proroctwa, które ja słyszałem, były prawdziwe, to by się spełniły. Ale okazuje się, że lata mijają, a proroctwa się nie wypełniają. A one były powiedziane nawet na konkretny czas. Z tego wynika, że coś z rozeznaniem głosu ducha u tych proroków nie tak było, jak powinno być. Ja nie chcę od razu mówić, że to byli fałszywi prorocy, ale prawdopodobnie mieli problem z rozeznaniem, od kogo pochodzi to poselstwo, które przekazali. No ale to nie mówimy dzisiaj o proroctwie, będziemy kiedyś o tym mówić. No w każdym razie pamiętajmy o tym, żeby wykazywać daleko idącą ostrożność. Daleko idącą ostrożność, tym bardziej, że kochani, także Pan Jezus nas przed tym przestrzega. W 24 rozdziale, 24 wierszu Pan Jezus mówi o jednej z cech czasów ostatecznych. Jedna z cech czasów ostatecznych jest następująca. 24 rozdział Ewangelii Mateusza, 24 wiersz. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze. Pomyślcie. I fałszywi prorocy. Że fałszywi prorocy mogą być, no to już w Starym Testamencie byli fałszywi prorocy. Jakżeż często Jeremiasz wielokrotnie mówi, Bóg ich nie posłał, a prorokują. Prorokują w swoim imieniu, ale Bóg ich nie posłał. A więc co do tego, że mogą być fałszywi prorocy, to nie budzi naszego zdumienia. Ale Mesjasze? Mesjasz, co to znaczy Mesjasz? Namaszczony. Mesjasz to Chrystus. A więc będą i fałszywi Chrystusowie. Podszywający się pod prawdziwego Mesjasza, prawdziwego Chrystusa. Myślicie, że ich brakuje? Nie brakuje ich na świecie. W różnych miejscach świata objawili się Mesjasze i o zgrozo ludzie uważają, że to są Mesjasze. Że to jest Mesjasz, że to jest Chrystus. Widzicie, jak można być otumanionym, zwiedzionym? Jak można? W związku z tym raz jeszcze podkreślam. Trzeba uznać rację apostoła Jana, który mówi, nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy. Ale doczytajmy ten fragment do końca. O, i czynić będą wielkie znaki i cuda. Co byśmy powiedzieli, gdyby tu stanął ktoś i modląc się albo inaczej, ślepi widzieli, głusi słyszeli, sparaliżowani wstawali. Ktokolwiek z nas miałby wątpliwość? O, chyba nie. Pewnie nie. A jednak Pan Jezus mówi, że będą to fałszywi i uzdrowiciele, i fałszywi Mesjasze,
i fałszywi apostołowie. Dlatego jeszcze raz podkreślam, trzeba brać pod uwagę to, co mówi Boże Słowo. Nie każdemu duchowi wierzcie. Zresztą, bracia kochani, drogie siostry, zobaczcie, jak to wyglądało w Starym i w Nowym Testamencie. Otwórzmy może drugą Księgę Mojżeszową. Drugą Księgę Mojżeszową, siódmy rozdział i czytajmy wiersze od 20 do 22. W drugiej Księdze Mojżeszowej jest mowa o tym, że Mojżesz z woli Pana posłany został do Faraona, aby wyprowadzić Izraela z Egiptu. Faraon nie chciał wypuścić Izraela. I w związku z tym Bóg nakazał, aby Mojżesz na oczach Faraona czynił znaki i cuda, które by przekonały Faraona, że taka jest wola Boża, że Mojżesz jest sługą Bożym posłanym po to, by wyprowadzić Izraela z Egiptu. Ale kiedy pojawił się Mojżesz, czyniąc znaki i cuda, więc kiedy pojawił się prawdziwy posłaniec Boga, co się stało? Każdy z nas wie. Natychmiast pojawili się fałszywi cudotwórcy. Proszę, czytajmy więc teraz ten fragment. Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak rozkazał Pan. Podniósłszy laskę, uderzył wody Nilu na oczach Faraona i na oczach jego sług i wszystka woda w Nilu zamieniła się w krew. I wyginęły ryby w Nilu i Nil zaczął cuchnąć, tak że Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu, a krew była w całej ziemi egipskiej. I teraz wiersz 22. Jednak to samo uczynili czarami swoimi czarownicy egipscy. I serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, jak Pan zapowiedział. A więc po to, żeby mamić Faraona, żeby nie dopuścić Faraona do uznania Boga jako Pana, diabeł także czynił falsyfikaty. To znaczy, to nie były falsyfikaty, to były autentyczne cuda, bo woda w krew się tutaj również zamieniła. Tu się również woda zamieniła. Spójrzcie jeszcze na jeden przykład w tej samej księdze, 8 rozdział od 6 do 7 wiersza. Aaron wyciągnął rękę swoją nad wodę Egiptu i żaby wylazły i pokryły ziemię egipską. Lecz i czarownicy uczynili czarami swoimi to samo i sprowadzili żaby na ziemię egipską. Skoro ci ludzie mocą ducha ciemności potrafili czynić te cuda, to pytam, czy inne są niemożliwe? Jakżeż często zadawano mi w przeszłości pytanie, czy skoro Harris, kto może pamięta, ten pamięta, ale to był ktoś taki, kto przyjeżdżał gdzieś skądś, już nie pamiętam skąd, zdaje się z Anglii, kościoły go przyjmowały, tłumy stały przed kościołami. Miałem takiego fajnego przyjaciela, jeszcze z czasów studiów, Janek Szklosz. Był księdzem najpierw tutaj w Jaworznie, a potem był księdzem w Lublinie. I pamiętam jego zachwyt. Braciek, Michale, czy ty wiesz, jaki tłum ludzi stał przed kościołem? Na łóżkach nieśli, na różnego rodzaju pryczach nieśli, na wózkach jechali, bo w kościele akurat był Harris. Zapytałem go, mój kochany, a w jakim imieniu on to robił? Jaką mocą się posługiwał? No tego ja nie wiem, bo nie byłem w środku. Powiedziałem, z całą pewnością nie w imieniu Jezusa Chrystusa. Bo wiedziałem, że nie robił tego w imieniu Jezusa. Ale ludzie byli zachwyceni. Gotowi byli powiedzieć, jak jest powiedziane o Szymonie Czarnoksiężniku. Wielka moc Boża. Ale to nie była moc Boża. To nie była moc Boża. Bo on sam wyznał, że on z Chrystusem nie ma nic wspólnego. A więc czy można w związku z tym pójść do takiego kogoś? Czy można? Wiecie, człowiek jak jest chory,
to jest gotów zrobić wszystko, żeby sobie ulżyć. Ale nie każda droga jest przez Boga akceptowana. Nie każda. Ja pamiętam, może to mówiłem wam, ale swego czasu usługiwałem w zborze w Chełmie. Dawniej, dawno to było. Jeszcze Mirka Kulca tam nie było. I kiedy usługiwałem w zborze w Chełmie, w niedzielny poranek kobieta siedząca na skraju zaczęła bardzo głośno krzyczeć, bo ja podkreślałem autorytet Jezusa. Mówiłem, że Bóg Ojciec dał swojemu Synowi imię, które jest ponad wszelkie imię i że wszelkie kolano musi się przed Nim ugiąć, a ona w głos się mi sprzeciwiała, krzycząc nie. I kiedy spojrzałem w jej stronę, widziałem jej twarz skrzywioną, oczy wybałuszone, język na wierzch wyciągnięty i piana na ustach. I szybko się zorientowałem, mamy oto do czynienia z osobą opętaną, zniewoloną. Przerwaliśmy więc nabożeństwo, wzięliśmy tę osobę do oddzielnego pokoju i tam się o nią modliliśmy, zgromiliśmy w imieniu Jezusa tego demona. On opuścił jej ciało, a ona nagle, gdzie ja jestem? Co się ze mną stało? Gdzie ja jestem? A myśmy jej zadali kilka pytań. Dlaczego to się z tobą stało? Co się z tobą stało? Dlaczego tak się stało? No i ona nam wtedy zaczęła opowiadać. Mówiła, że przeżywała tak ogromny ból głowy. Podpowiedzcie mi, jak to się nazywa? Migrena, tak ogromną migrenę, że nie mogła widzieć, a w ogóle już nie mogła nawet myśleć. I to się potęgowało coraz bardziej. I jednego dnia postanowiła popełnić samobójstwo, bo nie była w stanie już znieść tego cierpienia. I idąc, zobaczyła plakat, duży plakat na słupie ogłoszeniowym i ręce wyciągnięte. I napis, ręce, które leczą. Był taki bioenergoterapeuta, nie będę wymieniał jego nazwiska, żeby mi do sądu nie podał, jak usłyszy, ale był taki, którego ręce widniały na plakacie, ręce, które leczą. I tłumy przychodziły do niego i ona sobie pomyślała, skoro tak, to pójdę. Ileś tam zapłaciła, weszła, włożył na nią ręce i mówi, rzeczywiście, ustało, ból odszedł, odstąpił. I przez 2 albo 3 dni było lepiej. Ale po 3 czy 4 dniach, już w tej chwili dokładnie nie pamiętam, ze zdwojoną mocą wrócił ból. Wrócił ból. I wtedy postanowiła już absolutnie kategorycznie skończyć z sobą. I w niedzielny poranek ze sznurem gdzieś tam w torebce zdążała do parku. I nagle zobaczyła inny plakat, wzywający na ewangelizację na ulicę Sienkiewicza 10A w Chełmie. I postanowiła pójść tam jeszcze raz. Postanowiła tam pójść. Coś ją wewnętrznie tam popychało. I kiedy przyszła, siadła, i kiedy się nabożeństwo zaczęłem głosić słowo, te objawy się pokazały. Co chcę przez to powiedzieć? Że człowiek chory, który nie jest utwierdzony w Panu, gotów jest chwycić się brzytwy, żeby sobie ulżyć. Ale ta brzytwa może straszliwie poranić. A więc nie z każdego źródła wierzący musi doświadczać, z jakiego źródła pochodzą nawet te uzdrowienia. A więc wszystkiego musi doświadczać. Bo jak słyszeliście, pisze Jan, doświadczajcie duch. Nie postępujcie w sposób lekkomyślny. Tak, ale musimy iść dalej. A zatem moje przekonanie jest następujące. Gdyby nie było prawdziwego Mesjasza, nie byłoby fałszywego Mesjasza. Prawda? Ale dlatego, że jest prawdziwy, jest i fałszywy, albo są fałszywi. Gdyby nie było prawdziwych apostołów, nie byłoby fałszywych.
Ale dlatego, że są prawdziwi apostołowie, diabeł produkuje falsyfikaty, a więc produkuje fałszywych. Przenieśmy to na życie codzienne, o czym już kiedyś mówiłem. Gdyby nie było prawdziwych banknotów, nie byłoby ich fałszywych, nie byłoby podróby, nie byłoby imitacji. Dlatego, że są prawdziwe, są i fałszywe. Nikt nie produkuje banknotów, których nie ma. A więc banknotów waluty, której nie ma. Produkuje się fałszywe waluty, te fałszywe waluty, które są w obiegu. Można je wykorzystać. I ten sposób postępuje diabeł. Jeśli widzisz, że coś tworzy Duch Święty, że coś Pan czyni, tworzy, natychmiast podrabia falsyfikaty. Natychmiast podrabia falsyfikaty. Podstawowa zasada jest następująca. Podstawowa zasada w rozsądzaniu duchów jest następująca. Prawdziwość każdego duchowego przeżycia, kochanie, nie poznaje się po tym, co kto mówi, ale po owocach. Po owocach ich poznajcie je. A więc nieważne, co kto mówi, ważne są owoce. Jeśli owoc jest kwaśny, jeśli owoc jest niegodziwy, należy mieć daleko idącą wątpliwość, prawdziwość danego przeżycia. I to dotyczy wszystkich duchowych przeżyć. To nie dotyczy tylko chrztu w Duchu Świętym. To dotyczy wszystkich duchowych przeżyć. Jeśli ktoś mówi, że się nawrócił, a jego owoce są dramatyczne, tragiczne, kwaśne, cierpkie, to niech się jeszcze raz nawróci. No bo to nie jest prawdziwe nawrócenie. Bo to nie jest autentyczne nawrócenie. To jest podróba, to jest imitacja. To jest tylko przekonanie, że się może nawrócił. I to samo dotyczy chrztu w Duchu Świętym. Również prawdziwy chrzest z Duchem Świętym należy poznawać po owocach, nie nawet po językach. Bo okazuje się, że szamani w buszu afrykańskim też mówią językami. Okazuje się, że czarownicy gdzieś tam w buszu południowoamerykańskim też mówią językami. Ale czy to należy utożsamiać, łączyć z chrztem w Duchu Świętym? Absolutnie. To samo dotyczy innych krajów, także i nas, także i Polski. A więc nawet jeśli ktoś mówi, że mówi językami, to jeszcze nie jest dowód, że przeżył autentyczny chrzest Duchem Świętym. Teraz należy poczekać na owoce życia tego człowieka. Prawdziwy chrzest Duchem Świętym. I tu zaczynamy wskazywać, po czym można poznać, że chrzest Duchem Świętym jest prawdziwy względnie nieprawdziwy. Podróba. A więc prawdziwy chrzest Duchem Świętym, prawdziwy, ten od Boga pochodzący, sprawia, że osoba, która przeżyła chrzest Duchem Świętym, która mówi, że przeżyła chrzest Duchem Świętym, jeszcze bardziej kocha i wywyższa Jezusa niż do tej pory. Pozory uwielbiają inne osoby. Świętych, inne. Jeśli to był tylko pozorny chrzest w Duchu Świętym, to albo na równi inne osoby z Chrystusem się uwielbia, albo te osoby się wyżej wynosi niż Jezusa. Prawdziwy chrzest Duchem Świętym uwielbia, wywyższa, czci Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Jana w 16 rozdziale 14 wierszu Pan Jezus, mówiąc o przyjściu Ducha Świętego, powiedział tak: On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. A więc prawdziwe przeżycie chrztu w Duchu Świętym sprawia, że Jezus jest jeszcze bardziej czczony, jeszcze bardziej uwielbiony. Mogę powiedzieć
w cudzysłowie, stajemy się fanatykami uwielbienia Jezusa Chrystusa. Pod wpływem Ducha Świętego. Pozorny albo nieprawdziwy chrzest Duchem Świętym wynosi inne osoby, powtarzam to jeszcze raz, na równi stawia z Jezusem, albo nawet wywyższa, wynosi wyżej niż Jezusa. To jest pierwsza możliwość sprawdzenia, czy chrzest Duchem Świętym był prawdziwy, czy nie. Po drugie, prawdziwy chrzest Duchem Świętym sprawia, że jeszcze bardziej kochamy Słowo Boże niż do tej pory. Czy mogę usłyszeć wasze amen? Jeśli byliśmy opieszali w jego czytaniu, studiowaniu, pochylaniu się nad jego stronicami, to w momencie przeżycia chrztu w Duchu Świętym ciągnie nas do Słowa. Nie możemy sobie darować, jeśli przeżyjemy choćby jeden dzień bez pochylenia się nad stronicami Pisma Świętego. A to dlaczego? A to dlatego, ponieważ całe Pismo zostało przez Ducha Świętego natchnione. I Duch Święty ciągnie nas, prowadzi nas do natchnionego przez siebie Słowa. I jeśli przeżyliśmy chrzest z Duchem Świętym, ten prawdziwy, to się rozkochujemy w Bożym Słowie. To Boże Słowo staje się naszą miłością. To nie możemy sobie wyobrazić życia bez Bożego Słowa. Po trzecie, prawdziwy chrzest z Duchem Świętym pogłębia miłość do wspólnoty dzieci Bożych. No, nie będę się rozwodził w tej chwili na temat ważności przynależenia do wspólnoty dzieci Bożych. Choć to jest bardzo ważny temat, może kiedyś, kiedy będziemy mówić o Kościele, to o tym powiemy. Ale ktoś, kto przeżył chrzest z Duchem Świętym, to ciągnie go do wspólnoty dzieci Bożych. Fałszywy chrzest z Duchem Świętym tworzy indywidualności. Co mam na myśli? Był taki czas, ja nie wiem, czy on ciągle istnieje, ale był taki czas, że zapanowała moda na tak zwany independent. Mam nadzieję, że większość z was rozumie język angielski. Jakżeż mnie to niekiedy poruszało, denerwowało wręcz. Kiedy pytam, do jakiej wspólnoty chrześcijańskiej należysz? Do jakiej wspólnoty dzieci Bożych należysz? Do żadnej. Ja jestem independent, niezależny. Ani tu, ani tu. Taka sierota błąkająca się, nie mająca własnego domu. I muszę powiedzieć tak, że ci ludzie najczęściej źle kończą. Muszę powiedzieć, że najczęściej ci ludzie wpadają w różnego rodzaju herezje. Bo tu coś złapie, tam coś złapie, tu mu skrzywią kręgosłup, tam mu skrzywią kręgosłup i potem chodzi jak paragraf powyginany w różne strony. Tu mu się to nie podoba, tam mu się to nie podoba, tam mu się to nie podoba, tam mu się to nie podoba. To nie jest dowód, że ktoś przeżył chrzest z Duchem Świętym, jeśli mówi, ja jestem independent. Independent to znaczy poza Kościołem Chrystusowym. Mam na myśli ten Kościół uniwersalny. Ale Duch Święty prowadzi do wspólnoty, bo od samego początku, zwróćcie zresztą uwagę, że gdy w Dzień Zielonych Świąt Duch Święty zstąpił, to popatrzcie, czym się charakteryzowali ludzie, którzy go przyjęli. Popatrzcie. Czytamy w drugim rozdziale, że Duch Święty zstąpił, a zaraz w 42 wierszu tego samego rozdziału czytamy i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie. A potem w łamaniu chleba i w modlitwach. Oto praca Ducha Świętego. Oto ludzie, którzy się poddali kierownictwu i prowadzeniu Ducha Świętego. Trwali we wspólnocie. Jeśli mi ktoś mówi, ja jestem independent, niezależny, ponadzborowy, ponadkościelny, chciałoby mi się powiedzieć, apaszołty. Dobrze, że nie wszyscy to rozumiecie, co powiedziałem. Takich przypadków Biblia nie notuje. I słusznie Yonggi Cho kiedyś powiedział,
powtarzałem to już wielokrotnie, pokażcie mi zdziwaczałego chrześcijanina, a ja wam powiem, dlaczego on jest zdziwaczały. Jest zdziwaczały dlatego, że unika wspólnoty dzieci Bożych. No, ale już ten temat zakończę, bo kiedyś do niego wrócimy. Dalej, prawdziwy chrzest Duchem Świętym przemienia człowieka i upodabnia go do natury Jezusa Chrystusa. To jest chyba podstawowy znak, że człowiek, który przeżył chrzest Duchem Świętym, jego natura się zmienia. Zmienia się i upodabnia się do natury Jezusa Chrystusa. No i należałoby w tym momencie zadać pytanie, a czymże się charakteryzowała natura Jezusa Chrystusa? Gdybyśmy otworzyli 12 rozdział Ewangelii Mateusza, to byśmy tam przeczytali. Co byśmy przeczytali? Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. A więc ktoś, kto prawdziwie, autentycznie przeżył chrzest Duchem Świętym i poddaje się Duchowi, bo może być też i taka ewentualność, że ktoś przeżył chrzest Duchem Świętym, ale nie poddaje się Duchowi Świętemu. Ale ktoś, kto przeżył chrzest Duchem Świętym i poddaje się Duchowi Świętemu, to jego natura upodabnia się do natury Pana Jezusa. Staje się człowiekiem coraz bardziej wyciszonym, zrównoważonym, staje się człowiekiem coraz bardziej pokornym. Zawsze bolało mnie serce, kiedy po obozach, które prowadziłem w różnych miejscach obozy dla młodzieży i każdorazowo modliliśmy się tam o chrzest z Duchem Świętym. Mieliśmy nawet taką zasadę, że nikt z takiego obozu nie mógł wyjechać nienawrócony i nieochrzczony w Duchu Świętym. Tak długo na nim siedzieliśmy, aż te dwa przeżycia miał za sobą. Nawrócił się i przeżył chrzest z Duchem Świętym. Ale czasem, kiedy odwiedzałem potem zbory na ewangelizacjach, pastorzy się uskarżali. Bracie, wiesz, że w tym młodym człowieku, w nim albo w niej, po powrocie z obozu, który prowadziłeś, coś się z nim stało, trudno się z nim domówić. Wyjeżdżał pokorny, usłużny, delikatny, a wrócił taki naburmuszony, a wrócił jak jeż, kłuje, opryskliwy i tak dalej, i tak dalej. Czasem pycha, diabeł poszukuje różnych sposobów, żeby zwieść takich ludzi. Widzisz, ty przeżyłeś się z Duchem Świętym, a twój pastor tego nie przeżył i ty go masz słuchać? Na szczęście ja przeżyłem, a więc nie podchodźcie do mnie z takim argumentem, że ja nie przeżyłem. Ale bywają pastorzy, którzy nie przeżyli chrztu w Duchu Świętym. Albo rodzice nie przeżyli chrztu w Duchu Świętym. Co ty mi będziesz mówić? Ty nie masz ducha. Ty nie przeżyłaś chrztu w Duchu Świętym. Ty nie przeżyłeś chrztu Duchem Świętym. Do czegoś takiego Duch Święty nie prowadzi. To jest błędna droga. To jest fałszywa droga. Duch Święty prowadzi do pokory, uniżenia, wyciszenia, bo taka jest natura Chrystusowa. I może na zakończenie, bo już muszę kończyć, żeby wam to udowodnić. Proszę, otwórzcie pierwszą Księgę Samuelową. Pierwszą Księgę Samuelową, 10 rozdział. 10 rozdział i to znane miejsce z życia pierwszego króla izraelskiego Saula, któremu prorokuje prorok Samuel i do którego mówi prorok Samuel. I oto posłuchajcie, co jest napisane w wierszu 5 i 6. Mówi Samuel do Saula tak: następnie dojdziesz do Gibei Bożej, gdzie jest załoga filistyńska. A gdy tam wejdziesz do miasta, natkniesz się na gromadę proroków schodzących ze wzgórza. A przed nimi będą grający na harfie, bębnie, piszczałce i lutni. Oni zaś będą w zachwyceniu. I teraz ten wiersz, na który chcę położyć szczególny nacisk. I stąpi na ciebie Duch Pana.
i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i, no właśnie to słowo, jakżeż wielce mówiące, choć niedługie, i przemienisz się w innego człowieka. Chrzest Duchem Świętym przemienia nas w innego człowieka. Imitacja, pozorny, pozwala żyć z grzeszną naturą. Natomiast autentyczny, prawdziwy przemienia nas. Oczywiście nie dzieje się to z dnia na dzień. Wieczorem się położyłeś, rano nie wstajesz i już od razu przemieniony. Ale jesteś w procesie przemiany. Duch Święty pokazuje co jakiś czas jakieś przywary naszego życia. Na przykład, jeśli masz skłonność do mówienia półprawdy, ja nie sądzę, żeby wierzący mówili nieprawdę, ale półprawdę, to w pewnym momencie Duch Święty ci to pokaże. Słuchaj, kochany, mówisz półprawdę, a nieprawdę. I nagle, widząc to, zaczynasz poddawać Duchowi Świętemu ten aspekt swojego życia z prośbą, aby to przemienił. I Duch Święty nie po to pokazuje, żeby cię utrapić, żeby cię pozostawić z tym problemem, ale pokazuje po to, żeby właśnie to przemienić. Patrzysz podejrzliwie, albo patrzysz na przykład z pożądaniem, albo jeszcze coś. I nagle zauważasz, że to jest obrzydliwe. Nagle widzisz tę przywarę. Jeśli wtedy to wyznajesz przed Bogiem, otwierasz się przed Bogiem i mówisz: Panie, to jest obrzydliwe, zgadzam się z Tobą. Duch Święty zaczyna to odsuwać. I nie robi tego Duch Święty naraz, bo byśmy się załamali. Powoli, etapami, w miarę naszego duchowego wzrostu, Duch Święty objawia nam coraz to inne dziedziny, które wymagają przemiany. Czy doświadczacie czegoś takiego? Prawda? Jeśli jesteśmy otwarci, poddajemy się, to Duch Święty... I nagle stwierdzamy, że nikt nie odciął, nie było operacji, nie było skalpierza, a mnie to już nie pociąga. A już nie muszę zaglądać na jakiś tam program, czy oglądać filmów pornograficznych, bo po prostu brzydzę się tym. A już nie muszę, coś jeszcze innego, bo już to jest, jestem od tego wolny. Jestem od tego wolny. Duch Święty nas po prostu przemienia. No, to są te, to jest ta podstawowa, w moim przekonaniu, próba. Ale Pan Jezus także powiedział w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, w 8 wierszu jest napisane: otrzymacie moc, dunamis po grecku, otrzymacie moc, aby być moimi świadkami. Ale tutaj też jest pewien problem. Bo świadek, my najczęściej mówimy, że świadek to taki ktoś, kto idzie od domu do domu jak świadkowie i puka, żeby głosić. Ale niekoniecznie taki ktoś jest tylko świadkiem. A czy ten, którego życie zostało przemienione i ludzie widzą, że to był taki łachudra, taki człowiek, niegodziwiec, a teraz jest inny. A żona widzi, że jest mąż inny, a mąż widzi, że żona jest inna. Czy to nie jest świadectwo? A więc my otrzymujemy moc, tak, otrzymujemy moc po to, żeby mówić z odwagą, tak jak wczoraj tutaj słyszeliśmy. Ale też otrzymujemy moc po to, aby nasze życie zostało przemienione i samo nasze życie, aby było świadectwem. Scalone małżeństwo, jak sąsiedzi widzą, a tam codziennie krzyk, bijatyki, żona z popodbijanymi oczami, a mąż podrapany, a tu widzą ciebie idącego z małżonką na spacerek. To nie jest świadectwo? Nie jest to świadectwo? Jest to świadectwo. No tak, ale żeby te dwa różne charaktery jakoś dotrzeć, potrzebna tu jest praca Ducha Świętego. A więc, kochani, prawdą jest, że może być fałszywy chrzest, ale my nie o takim mówimy i mam nadzieję, nie taki przeżyliśmy. Przeżyliśmy ten z góry wstępujący,
ten od Boga pochodzący. Pozwólmy Mu teraz wykonać Jego dzieło w naszym życiu. A Pan będzie uwielbiony. On ze mnie weźmie, a Wam objawi. Amen.